że dawno nie było StumbleGuysów na kanale, to w dzisiejszym odcinku, widzowie, otworzymy sobie najnowsze role właśnie w StumbleGuysie. Na sam starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem i napiszcie w komentarzu, chcecie gemy, to dostaniecie ode mnie ten pakiet. Tak samo jak ta osoba ostatnio zgłosiła do mnie na Instagramie. Tak czy jak, widzowie, na StumbleGuysach pojawiło się bardzo dużo nowych rzeczy. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo fajne skrzyneczki nowe do otwarcia. Mamy też oczywiście bardzo dużo gemów, które będziemy sobie doładowywać jeszcze w trakcie filmu. Ze względu na to, że tyle ile mamy, to... No nie, to jest dosyć mało. Dobra, weźmy, doładujmy może trochę, co? Widzowie, za stóweczkę będziemy mieli opening za jakieś 200 od razu, tak o. Myślę, że dosyć spoko. Dodatkowo, widzowie, pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie kolejny odcinek ze StumbleGuysów, to zostawcie bardzo dużo lajków. Jeśli będzie 3538, to wtedy pojawi się kolejny odcinek. Myślę, że dosyć spoko. O, ja tutaj tak sobie ustawię jeszcze. Dobra, widzowie, jak widzicie, mamy tutaj darmowy prezent, ale to tym się, widzowie, nie interesuje. Chociaż dobra, zainteresujmy się może trochę. Dobra, otwieramy sobie w taki... A, co? To jest skin! Skin superfana, czyli kibica. World Cup. Dobra, otwieramy sobie w takim razie darmowe role, które są zawsze naszą wróżbą, widzowie, które powodują, że albo jesteśmy smutni, albo jesteśmy bardzo weseli. I tutaj generalnie wypadł nam... O, żetony! Ej, to jest git, widzowie. Jak żetony nam wypadają, to jest git. Więc darmowe kręcenia robimy sobie szybciutko. No i generalnie będziemy starać się dropnąć jak najlepsze skiny i jak najwięcej, żeby ich po prostu było. Będę chciał celować z dużą ilością duplikatów, widzowie, bo jak wiecie, duplikaty dodają nam tych fioletowych coinów, a te fioletowe powodują, że możemy dropnąć sobie coś specjalnego. I w tym wypadku to nie jestem ja, tylko taki specjalny skin. Na przykład taki, albo taki, albo taki. Ale na pewno nie taki, bo ten jest zwykły. Słuchajcie, no niestety wróżba nam średnio siadła, no ale widzowie, mamy, jak widzicie, tutaj nowe koła. Tutaj na tych kołach znajdują się, nie wiem, fajne skiny z tego sobie... Co? Mamy szansę na dropnięcie tych specjalnych tutaj z tego? Dobra, widzowie, otwieramy. Let's go w takim razie, otwieramy sobie tutaj. Ja już myślałem, nie? Już myślałem, że na początku nam siądzie tak pięknie. Niestety akurat tak się nie dzieje. Dobra, otwieramy sobie dalej i uwaga, bam, bam, bam. Dobra, mamy kolejnego takiego. No powiem wam tak, na początek nie jest jakoś może wybitnie. Nie, no to jest... Właśnie, dlatego nie grałem w tą grę ostatnio, nie? Ona mnie nienawidzi po prostu. Ona mówi tak, chcesz skina? I pluje mi na mordę, nie? I to jest właśnie ta gra, to jest właśnie ta gra, nie? Dobra, znowu rzadki. No ale czego ja się spodziewałem, tak szczerze, no? Czego ja się spodziewałem, wydając ponad 100 zł znowu na tą grę? Kurde, ale bym chciał tego fioletowego skina, naprawdę, to jest niesamowite. Widzowie, ogólnie wam powiem tak, ja czekam na nowy karnet. Jak wyjdzie nowy karnet, to obiecuję wam, że kupię od razu pierwszego dnia calutki, więc pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał z dzwonkiem, to jest bardzo istotne, bo wtedy, widzowie, no wtedy będzie grubo. Będziemy dużo pieniędzy znowu wydawać na święta. Myślę, że spoko opcja. No powiem tak, generalnie, czy jestem zadowolony z tego, co widzę? No, ani trochę, więc bierzemy sobie znowu. Tu nawet nie ma tych, specjalnych nie ma. Nie, no to ja tego nie chcę. Jakim cudem to się opłaca? A to jakim cudem się opłaca? Co? Trufis? Sad? A, bo to są reakcje piłkarskie. Dobra, widzowie, otwieramy sobie jeszcze to piłkarskie, bo chcemy mieć piłkarskie skinki jakieś, żeby tutaj douzupełniać. Ej, piłkarskie skiny spoko, mega. Bardzo mi się to podoba. W ogóle napiszcie, widzowie, w komentarzu, czy kibicowaliście jakiejś drużynie na Mistrzostwach Świata. Czy wolicie Cristiano Ronaldo, czy Messiego na przykład, czy wolicie, możecie napisać. Tymczasem powiem wam szczerze, że te skiny są naprawdę bardzo ładne. Fajnie, że z tej okazji właśnie... O, to jest do kroków! Te pucharki będą się wysuwać takie fajne spod nóżek. Fajne to jest, mega. O, piłki! Ej, mega to jest fajne, tak szczerze. Mi się podoba, dla mnie się podoba coś takiego. To jest niesamowite, że oni zrobili za taki low price, to totalny. Ta legendarkę? Ty, co ty? A to jest w ogóle śmieszne, że zrobili robucika z japońską flagą. Mogliby jeszcze zrobić żula z polską flagą, to by było adekwatnie w takim razie, mi się wydaje. Czy jest to jakiś Polak? Nie, Polaków wszyscy nienawidzą. Nie ma żadnego Polaka. No tak, Polska, komu to potrzebne? I tak nikt nie będzie chciał takiego skina. O, emotka, ale fajna ta emotka jest. Bardzo mi się podoba. Otwórzmy sobie jeszcze tych World Cupowych case'ów, bo są bardzo fajne. I potrzebujemy mieć wszystkie skiny, widzowie, w grze odblokowane, dlatego myślę, że no, trzeba do tego dojść. Trzeba do tego dojść. Czy my tutaj mamy duplikat? Nie, tak, duplikat już mieliśmy. Kurde, powiem wam, że chciałbym bardzo. Chciałbym Ej, ten tygrys jest totalnie OP. Ale mi się ten skin podoba. Nie, no ja bym chciał tego tygrysa, ale znając życie, mimo tego, że jest fioletowy i go bardzo chcę, to właśnie z tego powodu go nie dostanę. Dlatego, no już nawet nie będę nic gadał. Epicki. O, tutaj sędzie kalosz. Dobra, bam, bam, bam. I uwaga. O, o, ej, jaki fajny! Jaki to jest fajny skinek. Dobra, duplikat kolejny. Czy ja mogę to jakoś skipować, widzowie? Czy oni dodali skipa wreszcie w tej grze? Nie, nie dodali skipa w tej grze komputerowej. No nie, no. A patrzcie, to jest zwykły kibic. To jest ten z filmów Czajnika, czajcie? Co drama z ich rozjakiem teraz ma. Niesamowite. Dobra, drop taki. No, duplikatów nam nie siadło, ale już powoli zaczynają się pojawiać. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Co możemy tutaj dostać? Ej, ten skin jest giga dobry. I ile mamy szans w ogóle, żeby go zdobyć? Ile mamy procent? Gdzie on jest w ogóle? Cyber... Ej, tu fajne są te skiny
tutaj do zdobycia. Dobra, otwórzmy sobie to teraz. Widzowie, w ogóle jakie fajne tu są te legendarki. Kurde, już myślałem, że od razu zostaniemy. Jakie fajne, nie widziałem w ogóle tych skinów. To jest jakieś koło cyberoferty. Co to jest ta cyberoferta? Jakby z jakiejś to jest gry, czy z czego to jest, widzowie? Bo ja nie mam pojęcia, ale fajne skiny tutaj są giga. Bardzo... Nie, no to znowu ten Bart. Dobra, weźcie mi, dajcie coś nieduplikatowego, co? Mogę jakiś ten nieduplikat prosić, czy raczej tak unloko? Ta, unloko, widzowie, co? Nie no, ja bym chciał dostać właśnie tą babę ze skrzydłami, bo jest giga fajna. O! No i to jest fajne, cyborg jest spoko. Fajny jest cyborg, aczkolwiek wolałbym tą taką ze skrzydłami, bo jest giga dobra. SG, no fajnie, fajnie. No nie, no dajcie mi cokolwiek. Nie wiem, te fioletki, one cały czas wypadają takie, których nie chcę. W ogóle cały czas wypadają skiny takich, których nie chcę. To drop i zdobywanie skinów w tej grze zaczyna być frustrujące w pewnym momencie. Jak wiecie, siedzicie sobie, mówicie, tak, Jezu, ale ja uwielbiam tą grę. Dobra, weźmy jeszcze, kupmy raz, bo to fajne jest, mi się podoba otwieranie. Mówisz tak, Jezu, ale bym chciał tego skina, nie? I normalna gra, nie? Normalna gra, mówi tak. O, a sem możesz tutaj, nie wiem, wydać 20 zł, masz skina, którego chcesz. Ale nie, ta gra robi tak. No, wydaj 200 zł, a dostaniesz wszystkie skiny, ale nie dostaniesz tego, którego dokładnie chcesz. I to jest właśnie ta gra. O, proszę bardzo, dostałem, nie wiem, Blood. I to jest skin, którego ja nigdy nawet nie założę. Boże. O, tutaj znowu ten sam. Fajnie, że dodają te koła nowe, ale wolałbym normalny sklep, tak szczerze. Wolałbym, żeby był normalny sklep, żeby była możliwość dropnięcia tych skinów. Jak masz farta, to sobie możesz sobie dropnąć, ale żeby była też możliwość kupienia sobie. Bo ja na przykład teraz będę polował na tego skina i prawdopodobnie go nigdy nie dropnę. Nigdy. Oni mi powiedzą tak, słuchaj, słyszałem, że chcesz tego skina. A, wepal gumę, obstrańcu. I tyle będzie właśnie gadania. Więc no niestety, widzowie, ale taki mój żywot już jest teraz. No legenda, no ale co mi z tej legendy, widzowie? Co mi z tej legendy, tak szczerze? Co mi z tej legendy? Nie, no to jest żart. Przysięgam, to jest żart. Jeszcze, ja chcę ten. Dobra, widzowie, robimy dwa skipy. Robię tak i robię tak i sprawdzam, czy dostałem. Dostosuj. Legendarne. Aha. Spoko, że nie dostałem żadnego. Żaden nowy. Żaden nowy. No dosłownie żaden nowy, widzowie. Tylko te mamy... Ja nie wiem. Dobra, jeszcze jeden skip, widzowie. Skip drop. Bam. Zobaczmy. Skipy mi dają. Skipy mi oddają, widzowie. Nie mamy żadnego więcej. No ja nie dropnę tego. Ja przysięgam. Ja tego nie dropnę. Dobra, dajcie mi jeszcze. Teraz spróbujemy sobie raz, widzowie, jeszcze. Proszę tutaj. No nie, no cyborg. Po co mi ten cyborg? Po co mi cyborg? Ja wolę dostać tą babę ze skrzydłami. Cały czas to samo. Dajcie mi babę ze skrzydłami. Ja już przestanę... Ja muszę komentować to, co się dzieje. Chyba nie. Chyba nie muszę. Błagam, 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 błagam. Tak! Teraz to ja już nie potrzebuję niczego. Tyle wam powiem. Moje zapotrzebowanie tutaj już jest limit. Ja już nie potrzebuję niczego, dosłownie. Ja w tym momencie mówię tak. No, ja mam swojego skina ukochanego i tyle mnie interesuje. Dobra, skończcie rolować, bo ja już mi się już nie chcę. Ja już mam swojego skina, ja muszę skustomizować i wydać więcej pieniędzy. Dobra, czy już to już? Nie, jeszcze nie. Dawajcie mi tych duplikatów więcej, nie ma problemu, naprawdę. Dla mnie to nie ma problemu. O, no i super. Duplikaty, wszystkie poza tym. Dziękuję serdecznie. Dostosuj, widzowie. I teraz mamy tego pięknego skina. Battle Angel. Nie no, ten skin wygląda jak Tyrael z Diablo. Nie wiem, wy pewnie macie za mało lat, żeby wiedzieć, jak on wygląda. Ale wygląda, no, bardzo wybitnie. A Teo też wygląda dobrze. Możemy sobie wybrać kolor, więc generalnie możemy sobie, no, różne sposoby tutaj pokolorować, że tak powiem. Użyjmy sobie tego. Zróbmy taką full customizację sobie, widzowie, nową. Taunt. Tutaj mamy te... Aha, tu są te emotki. To ja na razie nie chcę. Animacja. No nie, ten taniec, widzowie, musi zostać, nie? A kroki? Kroki, kurde, faja. No myślę, że tak. Pucharki by tutaj pasowały. Mamy błyskawice. Nie no, błyskawice są OP tutaj do tego. Ja myślę, że błyskawice będą jak najbardziej pasować. Więc to jest oficjalnie mój ulubiony skin teraz. Teraz tak, bo kurde, dwa dni zostały, widzowie, żeby to tutaj jeszcze dropnąć. Ja jeszcze nie skończyłem tego dropu, nie? Ja myślę, że musimy jeszcze tutaj na koniec sobie tak trzasnąć. Tak w ramach, wiecie, w ramach tego, żeby dropnąć jeszcze jakiegoś mocnego skina. I co? I przy okazji jeszcze sobie zgromadzić pieniążki, żeby wydać na kolejny opening. Bo tak szczerze wam powiem, że ja bym chciał wszystkie skiny te piłkarskie sobie być. No i przy okazji, jako że jest duża szansa na to, że w jednej skrzynce można dropnąć ten specjalny skin, no to fajnie by było, kurde, popróbować, szczególnie, że te duplikaty tam siadają i tak na dobrą sprawę, wtedy byśmy mieli więcej tych fioletowych, czyli mielibyśmy większą szansę jeszcze na te właśnie specjalne skiny, więc no kurde, to się tak kumuluje, nie? I to spowoduje, że będziemy mogli mieć wszystkie skiny. To jest całkiem spoko. No pirat niech mi już nie leci, on mi poleciał z 4 razy, ja już, jakbym go dostał, to bym go wyśmiał, mimo tego, że to byłby duplikat, to wiecie,
wiecie. No, no i full duplikaty, widzowie, dziękujemy serdecznie w takim razie. No i co, tutaj generalnie, widzowie, mamy pakiet, nie będziemy go raczej na razie kupować, tu mamy oferty. Dużo lajków, widzowie, robimy sobie kolejny opening tych tutaj oto naszych wspaniałych skrzyneczek. Te pakiety są jeszcze 2 dni, praktycznie 3, ten 5, więc myślę, że jest szansa. Dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału, zostawcie oczywiście łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem i co, widzowie, macie fajne filmy tutaj, do widzenia i hej!